Witajcie moi kochani, dzisiejszymi, że tak powiem, trzema zagadkowiczami. Sprawną odpowiedzią są Stix, Meproman i Corvin Klein. Odpowiedzią oczywiście był zombiak. Zombiak, zombie, zresztą nie ma znaczenia, po prostu zombie, powiedzmy. A żeby nie przedłużać, przejdźmy zatem do części głównej naszego Q&A. Witam was w głównej części Q&A 5, odnowienie odcinka już 35. Witam was Lukas Monato i bez będą przedłużania zobaczmy, jakie tam zostawiliście mi pytania. A może minusowe punkty za przekleństwa? No, odpowiedzi uznają, że to jest pomysł całkiem dobry, nawet zostawiłem serduszko, bo pomysł wydaje mi się dobry, szczególnie może dotknąć tych, którzy lubią, odpowiadają za zagadki, mają sporo punktów, a lubią się wulgarnie tu wyrażać. Więc lepiej niech takie osoby mają się na baczności. Magistrala danych. To jest coś związanego z informatyką, jak pamiętam, ale łeb mnie trochę napiernicza i nie chcę mi się teraz myśleć, co to było dokładnie. Nastała nowa epoka. O, epoka industrializacji, już taka nowoczesnej informatyzacji, rozwoju technicznego i ekonomicznego i takie tam. Dziewczyny są B. Nie każda dziewczyna jest zła. Naprawdę, jedne dziewczyny wydają się, są w porządku, a jedne nie, no taka już kolej rzeczy. Nie będzie ku... A to co, Winczy, to co to jest? Mumia? Czyś kiedy widział czarną mumię? Ja nie wierzę. Podaj mi przykład jakiejś czarnej mumii, naprawdę. Czarnej mumii, którą znajdziesz w piramidzie. Bo ja raczej takiego przykładu bym nie znalazł. No, ja wam dam podglądacze, jacyś tam się znajdą. Lukas Omanato, nagrasz Dark Souls lub We Need Go To Deeper? To raczej już se podaruję nawet nie, to nie będę się zabierał, bo widziałem jak ty w to grywasz. Jakoś mi ta gra nie wciągnęła. Co do Dark Soulsa pomyślimy, a Eskę tak a propos zgubiłeś. W tym momencie odcinek myślę, że będę końca zakończony, ale zanim to nastąpi, zagadeczka oczywiście. Człowiek o niszczycielskiej sile. Jego magia mogłaby spalić niejednego na popiół. Cóż to może być za mag? To jest taka zagadeczka, w której wyszło mi, że mogą nawet być dwie odpowiedzi, które są takimi synonimami i zastępczymi słowami, ale są odpowiedzią na tą zagadkę. Kto da jedną odpowiedź, wiadomo, punkcik. Kto da dwie, dwa punkty. Tak będzie. Tak zdecydowałem, bo wyszło mi tak no... W odpowiedziach tak mi wyszło. Nie wiem, czy jest więcej, ale raczej tylko te dwie występują. A w tym momencie odcinek myślę, że mogę zakończyć. Dziękuję zatem wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się ciepło i serdecznie. Siemka.